Godzina lotu z Warszawy i jesteśmy w Berlinie, mieście, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. To właśnie tu zabytkowa architektura miesza się z nowoczesną i wielokulturową sztuką. To także tutaj po bezcenne chwile przyjeżdżają zarówno miłośnicy historii, jak i dobrej klubowej zabawy. Cel naszej wizyty jest jednak zupełnie inny. Właśnie teraz Berlin na 10 dni zamienia się w europejską stolicę kina. Wszystko za sprawą Berlinale 2019. Jak to wszystko tutaj wygląda? Jedziemy zobaczyć. Ola, spotykamy się w Berlinie, ty zostaniesz z nami tutaj już do końca, ale tak naprawdę za tobą wiele, wiele podróży, część z nich zresztą obserwowaliśmy. No i właśnie tutaj takie rodzi się pytanie, czy ciebie Berlin w ogóle zachwyca, skoro tak już wiele zobaczyłaś? Ciekawe, że o to pytasz, ponieważ Berlin jest takim moim miejscem absolutnie wyjątkowym, ponieważ kiedyś tutaj przejechałam na, może nie randkę w ciemno, ale randkę z chłopakiem, którego znałam z festiwalu piosenki aktorskiej, jeszcze z czasów studiów. Później odwiedziłam to miasto jeszcze, nie wiem, ze 3 razy z moimi przyjaciółmi, więc Berlin ma absolutnie szczególne miejsce w moim sercu. A dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj dzięki Mastercard na festiwalu filmowym Berlinale, czy dla ciebie to jest jakieś takie szczególne wydarzenie, że nie jesteś tutaj jedynie jako osoba prywatna, ale też jako aktorka? Oczywiście, że to ma dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ wiesz, każdy festiwal filmowy to jest ogromne święto kina. A dla ludzi filmu święto kina to jest zawsze coś magicznego i tak jest to oczywiście tym razem. Na naszej drodze spotkaliśmy niedźwiedzia, którego na co dzień najłatwiej zobaczyć w herbie i na fladze Berlina, ale na czas festiwalu symbol ten znacznie częściej pojawia się na plakatach reklamujących wydarzenie. Kształt misia przybrała także statuetka, która w 1951 roku przyznawana jest laureatom Berlinale. I choć na początku niedźwiadek podnosił prawą rękę, a dopiero potem lewą, to wartość nagrody przez lata pozostaje niezmiennie tak samo duża. Z nami zwiedzanie, teraz czas na najważniejszy punkt programu Czerwony Dywan. Będziemy się kierować do placu imienia Marlene Dietrich. No i właśnie, jak twoje odczucia? Czy w ogóle wiesz, czego tam się spodziewać? Nie wiem, ale na pewno będzie wspaniale, to bez dwóch zdań. Ja jestem bardzo podekscytowana, nigdy nie byłam na tak dużym festiwalu, więc bardzo się cieszę, że będę mogła sobie trochę poobserwować. I przede wszystkim jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to wszystko wygląda. Z tego całego wyjazdu będzie co opowiadać znajomym? No na pewno pozostaną wspaniałe wspomnienia, bezcenne i będę do tego wyjazdu wracać jeszcze przez długi czas, bo było naprawdę wspaniale. Dziennikarze akredytowani z ponad 100 krajów, 400 filmów i około 300 tysięcy sprzedanych biletów. Tak kończy się Berlinale 2019, jednak festiwal pozostaje otwarty co roku na wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tych fantastycznych wydarzeniach, a nasze kraje dzieli tylko 500 kilometrów. To może do zobaczenia za rok.